Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli byliście wczoraj ze mną, a mam nadzieję, że byliście, wiecie, co jest kolejną grą i wiecie, że to jest LEGO City Undercover, gra, na którą czekaliście niesamowicie. Przestępcy nie mają żadnych szans. Kiedy do akcji wchodzę ja, Klocko Grał, tajny agent Undercover. Nie tracimy więc czasu, bo zakładam, że my przeoglądaliście. Weźmiemy sobie slot numer 3 i zaczynamy tę piękną przygodę z detektywem. Chcę włączyć napisy, chcę napisy. Napisy możesz włączać, dobra, super, super. Zaczynamy, moi drodzy, grę w LEGO City. Niedługo będzie Klocko Zabaw City na moim bazowym kanale, czyli serial mój o moim mieście LEGO. Przywitanie jak wszędzie, czyli miniaturką, miniskalą, którą jakże lubię. Pięknie, pięknie. Moi drodzy, ponoć gra jest cudowna. To się zaraz okaże, to się zaraz dowiemy wszystkiego. Jak ona w ogóle wygląda, bo to nie jest taka szablonowa gra jak LEGO Star Wars czy inne, gdzie wchodzimy do oczka. Witamy ciepło wszystkich słuchaczy, którzy właśnie do nas dołączyli. Słuchajcie świecących iskier skaczących po różnych antenach radia. LEGO City, mamy radio, a powiem wam, że dziś będzie upalnie. Pięknie. Pięknie się zaczyna, moi drodzy. Cóż za wejście! Cóż za wejście, moi drodzy! Jak tak gra się pięknie zaczyna? Tak fajnie, no to że dostanę demonetyzację. I oto jest LEGO City. LEGO City Undercover! Tak jest, ależ rozpoczęcie, prawie jak Miami Vice. W sensie Vice City, GTA Vice City, takiego wejścia nie miało. Tylko ta grafika trochę mi się sta. Ależ wejście, moi drodzy, T-Rex, jak Jurassic World, który też gram, który też obejście koniecznie. Tańczące zwierzaki. Szybszym gliną. Arr, to cię podobnie... Oj, super! Uwielbiam kapitana, w sensie wybieram klimaty marynistyczne. Okej. Okay. Okej. Dobra. Fajne, on się chciał rozgadać. Już zaczyna się fajnym humorkiem. Słyszałem, że tam super, ale naprawdę muszę odkaczyć któryś kwadracik. Wow. Jak Titanic. Przecież tak jest przepełniona humorem. Jest Titanic! Nie, no jest epicko. Kurde, gramy w tą minutę, a jest cudownie. Już tyle śmiesznych rzeczy. Ej, serio mówię. Ten Titanic. Wiecie, że Titanic miałeś do... Ta muzyka, ten Titanic... Titanic nie do moich ulubionych filmów. Tylko szkoda, że na flecie nie zagraje tego Titanica. Parkujemy, nie? Dobre, moje, naprawdę dobre. Słyszałem, że ta gra jest przepełniona humorkiem. Młoda damo, ta łódź? Na babci pantaloty. Musi zaznaczyć jakiś kwadracik przecież. Okej, tu jest jakaś koleżanka, która nas czeka. Wiesz, przyjechaliśmy do pracy, tak? To wygląda jak burmistrz. Burmistrz Gliso. Dziękuję bardzo, że wróciłeś, Chase. Wiem, że to nie mogło być dla ciebie łatwe. No nie było. Musiałem wyrobić nowy paszport i wydać dużo złotych na tą grę. Odniosłem się do okoliczności twojego odejścia, ale okej. No tak. Przejdę prosto do rzeczy. Rex Fury uciekł i szaleje po LEGO City. Rex Fury to brat Nika Fury'ego? Natalie nie jest, cała zdrowa, program ochrony świadków. Szkoda, że nie ochronę klocków. Załatwię ci jej numer, ale jeśli naprawdę chcesz ją chronić, znajdź Rexa Fury'ego i doprowadź go przed oblicze prawa ponownie. Powinna mówić to głosem Batmana. Chase, to miasto miażdży fala przestępczości. Po to przyjechałem. Chyba nie? Tak, popatrz. Koło ukradzione. I ubranie oczywiście. Idź na komisariat. Aha, dobra, to się jej ukradli tylko. Ale pojechałem bez kół. Dobre. Moje drodzy, zaczyna się naprawdę iść fajnie. Rozdział pierwszy. Nowe twarze i dawni wrogowie. Ja nie wiem, na jakie zasadzie działają te rozdziały. Czy są krótkie, jak podrozdziały gier, Star Wars, czegokolwiek. Oczywiście pierwsze, co zrobimy w tej grze, nie możesz... Ale to jest GTA podobne. Tylko ta grafika, moi drodzy, która gdzieś rani oczka. Pierwsze, co zrobimy, oczywiście zbierzemy monety. Nie mogłoby być inaczej. Czyli jak wygląda system rozwalania? System rozwalania też jest dobry. Naciśnij H, żeby rozbijać obiekty LEGO. Droga gro, serio? Ja to wiedziałem od dawna. Zadarłaś z dużym wyjadaczem, jedynym kanałem, który zajmuje się tylko i wyłącznie grami LEGO na świecie. Jedynym kanałem na świecie i ty mnie uczysz, jak mam grać? Nie no, tak serio to dobrze ucz mnie, bo przecież
Często mi to pokazuje, że na przykład klawisz loga bywa zmieniana w innych grach. I na przykład właśnie wczoraj miałem w Star Warsie z tym wielki problem. Patrzcie, mam takie kudeczki. Fajnie się zapowiada, moi drodzy. To jest no przecież GTA w świecie Lego. No kurcze, kurcze, kurcze. I jedziemy. Super, patrzcie, mamy GPS, udajcie się na komisariat policji. Nie wiem, na jakie zasadzie działają te rozdziały. Wiecie, czy ja mam na przykład grać do skutku, aż przyjdę rozdział. Czy kurczę, na przykład rozdział trwa kilka godzin, więc go będziemy dzielić? Nie wiem, wyprzedzamy na podwójnej ciągłej. Taki z nas policjant, przejechaliśmy człowieka. Taki z nas policjant, może powinniśmy jechać zgodnie z prawem? Hamulce są dziwne, są... Czemu jest podwójna ciągła na zakręcie w ogóle? Dobrze, no, kieruję. Czemu jest podwójna ciągła na zakręcie i czemu nie jadą jak baby? Wyprzedzamy, wow, na styk, dobra. Wiecie, że czasem też gram tak w GTA, że jeżdżę zgodnie z przepisami? Czy wy też tak robicie? Znaczy, czasami tylko... Co jest? Aha. W budkach kupił przyłączyć się na dowolną odblokowaną postać. Aha. No dobrze, to jest budka, ale ja nie chcę się przemieniać w postać. Czyli nie będziemy grali tylko tym Chase'em, a będziemy grali większą ilością osób. Paski na dole informacyjne informują nas właśnie o tych fajnych rzeczach. Dobra, Chase Mac... Kane się nazywamy, McCain. Aaaaaj! Powinien być mandat! Jak się włącza kogut? Jak się włącza kogut? Co zrobiłem? Ej, wcisnąłem J. I takie coś się stało. To jest... Nie wiem, co tam się, moi drodzy, stało. Nieważne. Idziemy na komisara, rozjeżdżając ludzi. Moi drodzy, gram w tą grę. Czekajcie, 6 minut, a rozjechałem więcej ludzi niż w GTA ostatnim czasie. Bo w piąteczkę GTA też gram. Zadanie specjalne, powrót do szkoły. Czy wiesz, że jadąc holownikiem możesz holować większość pojazdów? No, identycznie jak w GTA, moi drodzy. Świetna mikroskala posterunku, świetna. Bardzo fajna, bardzo ładna, super. Zaczynajmy misję. Gra, pierwsze 5 minut, pierwsze 6 minut niesamowicie dobre wrażenia na mnie już zrobiła. Humorek jest niesamowity. Ciasteczka z pączkami są niesamowite. Hey, nie trzeba ci pomóc z tymi pączkami. Pomóc trzeba, ale zjeść. Nie trzeba, ale chyba jednak trzeba troszkę, nie? Jestem Frank Chase McCain. McCain? Jesteś legendą. Tak, jestem legendą. Jedyny Lego tuber, który gra tylko w gry Lego. Jedyny gamingowy program. Mam na koncie Rexa Fury'ego, tak jest. To był drużynowy sukces, a samo aresztowanie przeprowadził zastępca Dunby. Dumbo. A ja nie jestem legendą, tylko zwykłym gliniarzem. Na pewno jesteś legendą, tylko tak gadasz teraz. Wow! Ho, no dobra, no może nie tak zupełnie jak ty, to co oprowadzisz mnie po tym swoim najwyższym komisariacie? Będę zaszczycony, no moi drodzy, czyli to przypuszczam, taka misja trochę samouczkowa, pojeździliśmy autem, teraz pochodzimy, nauczymy się pewnie strzelać i tak dalej, okej. Pierwszy rozdział, natomiast tak jak mówię, no pytanie jak to wygląda z rozdziałami tutaj, ja muszę zobaczyć, grając oczywiście, bo pamiętajcie, że zawsze gram w gry, przechodząc je pierwszy raz na waszych oczach, nigdy nie robię tego wcześniej, nigdy nie oglądam gamingu gdzie indziej, no uważam to za ciekawsze, nie? Jest szpital, czyli pewnie jak to zrobiłbym w szpitalu, no oby, ciekawe czy możemy jak w starym GTA wziąć karetkę, ulala, i wykonywać misję karetką. Ulala, ale kawał kloca. Ależ telefon, nie ma takich telefonów złego, skąd oni go wzięli? Powinien być na tronie, Natalia. Czy Chase? Ano ja, Chase? Tak się oglądała, nie wiedzą, co to no... No, co ty niby wyprawiasz? Nie możesz do mnie dzwonić, jestem objęta programem ochrony świadków. Nie zgadnę, pomyli się to z telefonem, ten resuscytator. Ale na mnie nie zależy, sam komisarz mnie zapewniał. Rex uciekł z miasta. Nie uciekł! Nie uciekł, ja ci to mówię. Ja znam dużo fabuł gier. Czułem, że tak będzie. Po prostu chcę mieć pewność, że nic ci nie jest. To twoja wina, w ogóle jestem zamieszana w ten bałagan. Gdzie jesteś? Nic nie powiem. No teraz mi proszę o recepcji łagodnych serc. Co to za łagodne serce? Brzmi jak jakaś kraina z Simsów. Nie kłopocz się przyjeżdżaniem, okej. To nie zamierzam tu zostać. No i fajnie. Uratowaliśmy, znaczy nie uratowaliśmy. Chyba umarł tam ten klocek. Moi drodzy, co ciekawe... Dobrze, co ciekawe, dobra, mam tu zwiedzenia komisariat. Jak mam odblokować to? Nie można użyć kontynuuj fabuły, aby zdobyć nowe przebranie. Aha, czyli trzeba mieć przebranie po prostu i tyle. Frank, to aby na pewno bezpieczne, czyli już wiemy, że to niebezpieczne. Oczy... no.
No, o tym mówiłem. Teraz nauczymy składać. Czyli mamy do czynienia z typowym samouczkiem, moi drodzy. O, niebieskiej monetki mi nie odpuściły. Nie jest to tak epickie, jak wygląda to w LEGO przygodzie. Teraz, którą gram, gdzie mam mnożnik. To jest ten problem. Wiecie, jaki jest problem, że wjeżdżacie kilka dni wstecz do gry, a ja już mam tam taki mnożnik, że ho, a nie mogę wam tego zdradzić, że mam niepsu niespodzianki i tam mam mnożnik kasy. Mhm, naprawiliśmy. A, nie wiem, czekajcie. Komputer główny sprawny, blokada bezpieczeństwa. Dobrze, tu powinienem mieć chyba możliwość wejścia, prawda? Tu powinienem mieć chyba możliwość. Nie mam. Mogę się już zmieniać? Mhm. Nie się gadałem. Dokładnie, komputerach czas na piwnicę. Dobra, zaprowadziliśmy komputer, ale nie skorzystamy z niego. Nie wiem, więc do piwnicy za tym panem. Kurde, już nie pamiętam, jak on się nazywa. Dobra, idziemy windą. Że już go tam nie ma. Dobrze, ci się dalej upierają. Oczywistym jest, że tu jest. Skoro każdy powtarza, że go tu nie ma, to jest pewne, że on tu jest. Chase McCain! Dunby? Ty jesteś nowym komisarzem? O, ktoś jednak nie lubi pana Chase'a. McCaina. Idź do piwnicy, znajdź swój mundur. Czyli... Okej, czyli to kiedyś tam dawniej była między nimi jakaś spina. Za 10 minut urządzi nam odprawę w sprawie Rexa Fury'ego i to będzie ciekawe, choć pewnie w tym momencie jest już 1 000 000 km stąd. A myślę, że 2 miliony, a tak naprawdę jest pod naszymi nosami pewnie. Co to miało być? Co z nim jest nie tak? Czemu tylko będzie wywalił te kartki? Może się popłakała. Co z nim jest nie tak? Moi drodzy, dobra, będziemy jechać windą, będziemy jechać windą. To nasza piwnica, odprowadzę cię, dobra. O, oprowadzę cię, nie odprowadzę. Odprowadzę to, bo takie... Wiecie, trochę... Jakby to jego dziewczyna była, to nie jest jego dziewczyna. Aha. Zanim się nagadasz, zdobędziesz pieniążki. Kiedy zaczynasz, masz do dyspozycji tylko jeden typ wozu. Zostaniesz mnóstwo innych. No oczywiście zostanie mnóstwo innych. Czemu nie mogę tu wejść? No jest wóz. Tu też nie mogę z tego korzystać. Muszę znaleźć jakąś kartę dostępu. Tu też nie przeskoczę. Okej. Moi drodzy, także nie wiem. To przypuszczalnie będzie jedna z tych gier, gdzie będziemy nazywali levele, wiecie jak. Na przykład właśnie na przykład LEGO City Undercover odcinek pierwszy, odcinek drugi. To kurde, nie wiem jak je nazywać. No właśnie to jest główny problem. Co mi dają te klocki? Aha, one się dodają tam do góry do tych śmiesznych klocków, ale co one mi dają? Co one mi wnoszą? Jak mam znaleźć kartę? Aha. Winda, dobra. Co teraz? Aha, on pewnie usłużył swojej karty. Bo żyje tam potwór. Haha, wiem przecież, że to żarty. Potwory to były w innych grach. Okej, i co teraz? Ale nie mamy karty. Frank! Dobra, czyli nie rozwalając niektóre przedmioty, raczej otrzymujemy klocki, aniżeli... To tam jest karta. Chodź no tu. Halo. Jak mam tam przejść? Nie, to jest komputer, nie karta. Będziesz gadał dalej? Dobra, po prostu mam za nim iść, on mi będzie tłumaczył. I tyle. To coś specjalnego. Znajdziemy ci mundur dziś rano, bo dostawa gdzieś powinien jakiś być. Fajne wprowadzenie, moi drodzy. Jak najbardziej godne wszystkich normalnych. Co on te. Co z nim jest nie tak? Tam gość nie zdążył uciec. Zabiliście człowieka. Wprowadzenie jak w prawdziwych rasowych grach, moi drodzy. Pytanie, po co są nam te klocki poniżej? Po co? No dobrze, jestem tu, nie chciałem cię bić. Wow, czy my tu możemy poćwiczyć? Przygotuj się, będziemy ćwiczyć, moi drodzy. Ale jak? Okej, wycisnęliśmy raz, wyciśniemy drugi raz. Dobra, to wyciskanie to tak na siłę. Ciekawe, czy spompuje mi bice i jak mocno spompuje mi bice, moi drodzy. Jak myślicie, jak mocno spompuje mi bice? Jak mocno spompuje mi bice? Jest 5, dobra. Jest hajs. Dostałem hajs, ja wolę, żeby spompował mi bice, a nie dostał hajs. Ja bym wyglądał jak Hulk. Oczywiście pokorzystamy się z siłowni, bo oczywiście why not. Jestem przygotowany. Dobra. Aha, tu drugie. Raz. Ale robię to samo. Myślałem, że będę uda pompował. A tu nie, robię dokładnie to samo. No dobra, 3. 4. I dajcie mi 5. I jest 5, dobra.
Spompowało mi uda. Znaczy dalej ręce, no ale ja mówię, że uda nie. Dobra, to trochę porozwalaliśmy. Nie rozumiem, co chodzi z tymi klockami. Jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś grał w tą grę, w ogóle super, że jest tak super. Niech mi da znać, bo o, jeszcze można pobiegać, żeby się całkowicie spompować. Oczywiście przed przystąpieniem, wiecie, trzeba się spompować odpowiednio. No co jest? Co jest? Dobra. Przed przystąpieniem do... no i co mam robić? Przed przystąpieniem do, kurde, misji, do przyłączenia się do policji, oczywiście warto się spompować, nie? Pijmy się fajerwerki, co fajnie. Najważniejszy jednak hajs. Trzeba by się mnożnik. Ciekawe, jak tu znowu kupuję mnożniki. Dobra. No i co jest? Rozwalimy sobie pudła. Może w którymś z nim jest mój uniform, mój strój? Nie, tu musimy sobie coś złożyć. No dobra. No właśnie, w dzisiejszych czasach trzeba składać samemu. No po prostu jest safa. Czy to jest mundur mój? Czy to jest mój mundur? Okej. Okay. Odblokowano pierwszą postać, którą jestem ja. Czyli McCain, którym jestem ja. A nie, to jest drugi. Dobra, widzicie to? Dobra. Mam do wyboru tam różne rzeczy. Jest odblokowano policjantkę. Mogą być już gracze marketplace, mogę być, czego się nazywa. Jak zmieniam postacie? Nie mogę. Na razie mam tylko dwa te odblokowane. Hey, looking good. Now you've got your uniform. I'll show. No nie wiem, mam się łapkę jeszcze zmienić. No dobra, nieważne. Super wyglądam, nie? Przyznajcie, że super wyglądam. Tylko ta grafika mogłaby być lepsza. Bo czuć, że ją przeniesiono tą grę i nawet się nie postarano o jakokolwiek polepszenie grafiki. No moi drodzy, nikt nawet nie próbował nas tu oszukać, że będziemy polepszać grafikę. Czy to będzie w końcu szczelnica? Eli, jesteś tam? Chcę strzelać, dajcie mi broń, pokażę wam, jakich rzeczy nauczyłem się w GTA. Biurko rekwizycji i schowek na dowody. Zarządzający gdzieś nazywa się Ellie Phillips. Oj, chyba ktoś do niej wzdycha. Lip. Oj, nie miałem pojęcia, że tu jesteś. A tego się spodziewałeś, sam mówisz, że tu pracuje. Mi się nie podoba. Nie będę się tutaj, prawda, wbijał w konkurencję. Jestem Chase. Ten Chase? To ten gość, o którym mówiłaś. Chase McCain. McCain mi się z frytkami kojarzy. Miło cię poznać, Chase McCain. Mój wujek Duke opowiadał mi o tobie i o całej sprawie z Rexem Fury sprzed lat. Mówisz? Mówię, bez obaw. Jest tu na komisariacie kilku takich, którzy wiedzą, że odwaliłeś całkiem ważną robotę. Uff, bo odwaliłem. Dobra, oto komunikator policyjny robi to wszystko, co twój stary telefon, a do tego sporo więcej. Czy są zdjęcia kotków? Się pyta. Na przykład na bieżąco trzeba go podpiąć pod główny komputer w lobby. Czyli w bazie. Pomóż może Chase'owi załatwić dla mnie tę sprawę, honey. Super, super, pogłaskanko było. A ja dam ci znać, Chase, kiedy wszystko będzie załatwione. Dobra. Idziemy więc dalej. Myślę, że do komisariatu będziemy sobie często wracać, tak? Więc tutaj nic się nie dzieje. Trzymam ci windę. Dzięki, ziomuś. Jestem Chase McCain. Wszyscy trzymają mi windę w tym urzędzie. Wszak policja to też urząd, tak? Urząd policyjny. Dobrze, idziemy tu. Musiałem trzeba przeskoczyć. Teraz już mogę, mam mundur i nagle magicznym cudem mogę korzystać z komputera posiadając mundur. Komukolwiek, który podłączony w aktualizacja, ukończono 1%. Pasek postępu. Ej, Frank musi obudzić komisarza, gdyby ta gra miała dublaż, byłoby w ogóle absolutnie genialne. Dobra, obudzony. Czemu jego głowa wygląda teraz jak kapsel? Taki od orężada oczywiście, bo innych nie znam. Znowu mnie zwolni. I tak nie chcę słuchać o Rexie Furym. Nadal masz klucz do tego biura? No, tutaj w dłoni, prawda? Nie, o, no, zgubiłem go, serio. Ale z przeciąganie, już na starcie, moi drodzy. I to będzie mapa? I to jest mapa, moi drodzy. Dobrze, gdzie masz te? Na górze, dobrze, czyli gdzieś tam na górze. Czemu tak szybko mi ucieka? Nie jestem w stanie na nie nadążyć. Gdzieś tu powinniśmy znaleźć klucz w tej kantynie. Kiedy zobaczysz migającą kolejkę połączenia, wciśnij jeden, aby rozpocząć rozmowy. Hey, dzwoni ktoś, Chase, do mnie! Cześć, dziewczynko! Uruchomiłeś komunikator? Yeah. Ale teraz muszę pomóc Frankowi znaleźć zagubiony klucz, bo to jest hajłapa. Nie ma problemu, zaktualizowałem programowanie komunikatora, aktywowałem mu skaner. Uuu, mamy skaner! Na ekranie będziesz widzieć rzeczy, których normalnie byś nie dostrzegł. Super czat, jak duchy, super czat. Frank, już ci mówiłam, że to było odbicie. Dzięki, Ellie. Nigdy nie zapomnę tych dziwnych, paciorkowatych oczu. Brrr. Dobrze, moi drodzy. Odblokowano, skan detywistyczny. Dobrze. Dobrze. Sorry, nie chciałem! Nie chciałem, ej!
Identyczne, moi drodzy. Identyczne jak w Jurassic World i szukanie kości. Identyczne. Jurassic World będzie miała chwilę skończyć. Są mogę ślady stóp, ale chipka tym razem. Super, super. Fajnie zapowiada się gra. Detektywistyczna. W ogóle całkowita gra. Wypowiada się to niesamowicie, moi drodzy. Niesamowicie. Dobra, mamy klucz. Idziemy więc do gościa na tę sławną odprawę. If you're looking for donuts, then they're in the chief's office. Aj, minigra, to było właśnie przegięte z tą minigrą. Po co znowu ta minigra? Dobra. Rozwaliłem biurko. Fajnie, pierwszy dzień w pracy. Ba, pierwsze pół godziny w pracy, już go sobie biurko rozwaliłem. Musimy pohałasować, tak? Czyli że co? Czyli że co, bo nie wiem. Well, they were. Mhm. Burmistrz kazał go zatrudnić. Dokładnie, kazał mi zatrudnić ten burmistrz. Dobra, tu bo coś zbudujemy, pewnie to nam zrobi hałas, tak? Mówię, pierwsze pół godziny w pracy, czy właśnie zbudowaliśmy to stanowisko pracy? Nie, właśnie zbudowaliśmy radę, żeby się goś obudził. I gość się obudził, moi drodzy, pierwszy dzień w pracy, już mu zdewastowaliśmy biurko, już w ogóle wszystko. Dobra. Mhm. Spoko, ja to tak zawsze mówię. Nie śpię do mojej dziewczyny. Nie śpię, tylko mam zamknięte oczy. Ej, masz pączka na twarzy. Okej, ja zakładam, że to jest McKay. Nie, McKay, a nie, to jest moja. Aha! Okej, to są. To jest mój zespół? Kurde, ej, czy to jest mój zespół? Ja bardzo proszę, żeby to nie był mój zespół, bo to źle wygląda. Teraz powinni go zjeść. Ile kaw już w siebie wlałeś? Wiem, co sobie myślisz, że to było 6 kubków, czy może tylko 5, cóż. To jest tak mówię co weekend, oczywiście o kawie. Dobra, to zacznę od podstawowych faktów. Burmistrz chce, żebyśmy szukali tego gościa, Fury, a tak wygląda Rex Fury. Ten ma coś z okiem zupełnie jak Nick Fury. To olbrzym? 3 miesiące temu Rex do uciec z wyspy Albatrosa, choć nadal nie mamy pojęcia jak. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że mamy go dopaść. Co jest jeszcze istotne, moi drodzy, na pewno to to, że już mamy go dopaść. Rex Fury był za pan brat zbrodnią, od kiedy zakończył 6 rok życia. Już miał coś z okiem, w tym wieku był powinien jeszcze siedzieć w przedszkolu, ale nie siedział na niebiosa. Reforma edukacji, jak dedukuje. Dobry detektyw i zapowiada się. Poszczęściło się tam, kiedy pojawił się tajny świadek. Już wiem, kim jest tajny. Natalia pewnie. Natasza, no momentu, kiedy ktoś w przypadku mój awgił jej tożsamość. Aj, Natalia Kowalski, a to jest Polska! Czyli z McKay, to jesteśmy my? Zanim pozwolili nam aresztować Rex. Dobrze. Próbował uciec, lecz nie przemyślał sprawy, wybierając na... Okej. Nie, naprawdę. Mega humor w grze i... No. On go aresztował. No właśnie, Rex jest za falą. Przestępstw musi wrócić za kraty. Musi. A więc, żeby dopaść osobę odpowiedzialną, poleciłem zamontować kamery w kluczowych miejscach. Dobra decyzja. Kamery. Dalej, w muzeum, w posiadłości Foresta Blackwella. I rzecz jasna, w bankach. O, myślałem, że w więzieniu. Aha, w sumie, bez sensu. Koniec sprawy, wszyscy do banku. Może gdybyście mieli kamery w więzieniu, wiedzielibyście, że uciekł. Dobra, jest afera w banku. Afera, jest napad w banku. Jedziemy więc na napad w banku. Jest mikroskala komisariat. Okej. Dajcie mi jechać do banku. Moi drodzy, bardzo... Nie, no dobra, nie będziemy tego zostawiać na kolejny etap, bo bez przesady. Chase gotowy do walki ze zbrodnią? Oczywiście, siurka, że gotowy. Musimy jechać ostrożnie, moi drodzy. Oczywiście. Dobra, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, myślę, że mimo wszystko skończymy sobie na dziś ten level, skończymy go sobie na dziś i tak jest długo całkiem. Chase znowu zaklął swój komunikator, uruchamia system nawigacji. Jedziemy do banku, ale nie będziemy dostać tej misji, bo to pewnie będzie kolejne 20 minut, pół godziny. My ją sobie zrobimy w kolejnym wiśniowy bank. Kolejny wiśniowy bank jest całkiem blisko, ale mimo wszystko, przypuszczam, że misja potrwa. Zrobimy sobie ją w kolejnym levelu, tym bardziej tak jak mówię, no mamy już 25 minut, tak? Dobra, no to kumam.
Wow, GPS nawet możemy tu mieć. No tak, czyli fajnie, możemy sami sobie zaznaczyć GPS. Zupełnie, moi drodzy. No GTA na 102, odblokowano nawigacja, kurczę. Moi drodzy, gram w nią 25 minut, jestem już zakochany w jakiś sposób w tej grze. Jest cudowna i Chase, LEGO Przygoda zyska ogromnego konkurenta, bo LEGO Przygoda to dotychczas jest moją ulubioną grą, natomiast ogromny konkurent, moi drodzy. Dziś kończymy ten level, by nie zacząć kolejnego. Przeszliśmy sobie samouczek, wiem o co chodzi w fabule, wiem co chodzi w grze. Myślę, że fajnie się zapowiada, moi drodzy. Piszcie mi, jak bardzo się jaracie. Nie zapominajcie zostawić oczywiście jakiegoś komentarza, najlepiej subika wraz z dzwoneczkiem, bo inaczej to się nie opłaca. Zaczęliśmy piękną przygodę właśnie z nową, kolejną grą i ja się niesamowicie jaram, bo zapowiada się przefantastycznie przez wielkie P i wszystkie inne wielkie litery, tak? Dziękuję za kolejny wspólny odcinek na tym kanale, widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych, ale oglądajcie też inne gry, a jeżeli lubicie policję, to na innych kanałach również nie brakowało tradycyjnych klocków policyjnych. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych odcinkach LEGO City Undercover, bye!